Będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze dziewica. Tak się już składa, że w maju, w którym celebrujemy uroczystości Maryjne i wędrujemy wraz z Maryją drogą zrozumienia macierzyństwa, odwagi, miłości, wrażliwości i poświęcenia, że właśnie w tym miesiącu wchodzimy w sposób naturalny także w refleksję nad kapłaństwem, bo Maryja jest matką kapłanów i zarazem Maryja odsłania portrety. Naszych matek, matek nas, kapłanów, którym po Bogu zawdzięczamy tak bardzo wiele. Mam ten szczególny przywilej, że mogę podjąć dzisiejszą refleksję 17 maja w dniu rocznicy moich święceń kapłańskich. 17 maja 41 lat temu wraz z 15 moimi współbraćmi w Archikatedrze Poznańskiej. Z rąk księdza biskupa Stanisława Napierały przyjmowaliśmy święcenia kapłańskie. Dwóch z moich współbraci już nie żyje. Niektórzy odeszli ze zgromadzenia i pracują w diecezjach na różnych kontynentach. Pozostali w większości pracujemy w naszym zgromadzeniu, pełniąc misję Towarzystwa Chrystusowego. Wszyscy po 41 latach jesteśmy kapłanami. To oczywiście nic innego, jak tylko wyraz wielkiej łaski Boga, Jego miłości, czuwającej, prowadzącej nas, wspierającej w chwilach trudnych, chwilach kryzysu. Tej miłości, która stawiała też dobrych, życzliwych ludzi, pomocne dłonie, ludzi świeckich i duchownych, kobiety i mężczyzn. Pamiętam, jak przed święceniami ktoś z moich bliskich podarował mi życzenia, w których były napisane słowa: Pamiętaj, że nie tylko Bóg, ale i zwykli ludzie są z Tobą. Przekonałem się niejednokrotnie o prawdziwości tych słów. Nie sposób, drodzy Państwo, nie ma możliwości, by opisać istotę, głębie powołania kapłańskiego. Ilekroć myślę o powołaniu swoim i moich bliskich kolegów, przyjaciół, przypominam sobie słowa świętego Jana Pawła z jego autobiograficznej książki Darii Tajemnica. Napisanej z okazji 50-lecia święceń kapłańskich. Papież pisał historia mojego powołania kapłańskiego, historia ta znana jest przede wszystkim Bogu samemu. Każde powołanie kapłańskie w swej najgłębszej warstwie jest wielką tajemnicą jest darem, który nieskończenie przerasta człowieka. Wobec wielkości tego daru czujemy, jak bardzo do niego nie dorastamy. Powołanie jest tajemnicą Bożego Wybrania. Każde powołanie jest darem, jest wybraniem, jest wielkim działaniem Boga w człowieku. Z naszej ludzkiej strony pozostaje tylko przyjąć ten dar, odpowiedzieć na niego, zaufać Bogu, zaufać, że Bóg będzie w nas działał. Tylko tyle i aż tyle. Przywołuję tych kilka myśli w dobie współczesnego kryzysu powołań. Kryzysu, który przecież nie jest wyrazem cofnięcia przez Boga daru powołania, nie jest wstrzymaniem Bożej miłości, jest wyrazem naszych lęków, jest wyrazem nieufności, jest wyrazem kryzysu, który dotyka współczesnego człowieka, a przede wszystkim dotyka naszych rodzin i dotknął też ludzi młodych ich odwagę, ich wielkoduszność. Ktoś może powiedzieć, to nieprawda, to przede wszystkim kryzys Kościoła. Otóż nie, Kościół od momentu swojego zaistnienia był dotknięty kryzysem. W gronie dwunastu znalazł się zdrajca, znaleźli się ludzie strwożeni, strach chwytał ich nieraz za gardło. Ale Chrystus im zaufał, a oni ostatecznie odpowiedzieli na to zaufanie. I tutaj nic się nie zmienia. Wciąż jest grzech, jest świętość, jest chwytający nas za gardło lęk przed światem, przed samym sobą, własną słabością, przed opinią publiczną. Ale Chrystus wciąż staje na ludzkich drogach i mówi: Pójdź za mną, po to by rozpoczęła się niemożliwa do przewidzenia największa przygoda ludzkiego życia. Ośmielę się powiedzieć słowami Jana Pawła: Drodzy młodzi przyjaciele. Miejcie odwagę zaufać Bogu.